Godzina 17.30 to jest punkt widzenia na antenie Polsat News. Ja się nazywam Grzegorz Jankowski. Witam was, kochani widzowie, ciepło i serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiali dalej o tym potwornym zabójstwie w Zamościu. 16-latek został zabity prawdopodobnie przez, no bo to jeszcze musimy poczekać na decyzję sądu, ale wiele nam to wskazuje, na wyrok sądu wiele nam to wskazuje, że został zamordowany przez swoich kolegów po prostu. Jeden z nich siedzi w 17-latek w tymczasowym areszcie, z tego co pamiętam. Pozostali czekają na decyzję sądu o umieszczeniu ich w izolowanym, w ośrodku izolacyjnym. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Słuchajcie, i tak sobie myślę w ten sposób, jeżeli musi udowodni zabójstwo, jeżeli on dostanie, bo mu grozi 25 lat. Jeżeli on nawet dostanie te 25 lat, no to po ile on wyjdzie? Po 10, po 12, po 15 latach? No wcześniej wyjdzie, pewnie dobre sprawowanie tego rodzaju rzeczy, nie miał do czynienia z prawem wcześniej. I co, te 10 lat będzie chodził wśród nas tak normalnie, po prostu? O, drugi argument, jaki słyszę, no skończyło się ileś żyć. Że oni też mają już skończone życie. Kochani moi, jak oni wyjdą z tych więzień, jeżeli trafią do tych więzień, się to udowodni wszystko, no to oni będą dalej normalnie żyli. To ten 16-latek nie żyje. To oni, to jeżeli to jest prawda, że oni katowali, to jest ich problem. Przepraszam, jakie życia im się skończyły? Zapłaczcie nad życiem 16-latka, który zginął niewinnie, za nic. Który prosił, na kolanach prosił, żeby przestali go bić. Kolejna sytuacja, kolejna historia, drodzy państwo. Gdzie są prawnicy, znani wszyscy mecenasi, którzy tak niedawno na przykład gremialnie bronili wolności słowa, praworządności i takich tam rzeczy i tak dalej. Przecież oni dzisiaj powinni być przy matce tego chłopca. Powinni przy niej stać pro bono, ją oprowadzać przez ten skomplikowany prawny świat. Prokurator, policja, za chwilę sąd i tak dalej, i tak dalej. Gdzie wy jesteście? Zgłoście się, pomóżcie tej kobiecie. Broniliście tak demokracji w Polsce i praworządności. Pomóżcie teraz tej kobiecie. Ta kobieta wam dzisiaj pokaże. Ona udzieliła nam, rozmawiała z nami dzisiaj, matka. Mówiła bardzo sensowne, bardzo, bardzo dobre rzeczy. Mówiła coś takiego. Słuchajcie, to są dzieci. Jakie dzieci? 16-17 lat. Już większość z nich ma większość zdolności prawnych. Mówiła na przykład, że mogą konta w banku zakładać, mogą dysponować pieniędzmi. No przepraszam, ilu z was mi mówiło ostatnio? 18-19-latek, który idzie na studniówkę i może się nachlać. Jest przecież już dorosły. No może chlać. A teraz dzieci? No właśnie, wychowanie dzieci. Nasi goście pierwsi. Pan dr Bartosz Rydliński, Centrum Daszyńskiego. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Oraz na łączeniu pan Piotr Rudnowski, Klub Jagielloński. Witam pana równie ciepło. Dzień dobry. Wszyscy jesteśmy poruszeni tą tragedią. Panowie, słuchajcie, ja myślę sobie w ten sposób. Odzew po wczorajszym programie był niesamowity. Był ogromny. Będę te listy jeszcze dzisiaj czytał, kochani. I ludzie mówili coś takiego. Nareszcie odważyliśmy się powiedzieć prawdę. A prawda jest taka, że poprawność polityczna nas zabija. To jest pierwsza rzecz. Druga prawda jest taka, że nauczyciele w szkołach boją się swoich uczniów. Boją się swoich uczniów. Taka jest prawda. Boją się rodziców, którzy przychodzą, którzy żądają na przykład anulowania ocen swoich dzieci. Dostał na przykład dwóje czy troje, matka z ojcem się nie zgadzają, żądają wykreślenia oceny. Mówi się tak, że dyrektor nie ma absolutnie prawa usunąć dzieciaka, który na przykład ma 16-17 lat i jest agresywny. W młodszych klasach też nie ma prawa usunąć. Niby dlaczego nie ma prawa usunąć? Przepraszam bardzo. To jest problem tego dzieciaka i jego rodziców. Że on jest taki agresywny, chamski i gnębiący inne dzieci. Dlaczego mielibyśmy go nie usuwać? No i kolejna rzecz. Dlaczego obowiązek szkolny jest potrzebny do 18 roku życia? 16-17-latkowie często siedzą w szkołach tak, o, w ten sposób, żują gumę i wiecie, co im można zrobić. Ja ten temat wrzuciłem dzisiaj ministrowi Czarnkowi, obiecał, że przyjdzie do nas w przyszłym tygodniu, o tym będziemy rozmawiali. Pan Bartosz Rydliński, panie doktorze, trzeba radykalnie zmienić szkołę, dać uprawnienia nauczycielom, dać uprawnienia dyrektorom, wyeliminować wreszcie tych rozszalałych często rodziców, trzeba to zrobić wreszcie, trzeba mieć prawo, dyrektor ma mieć prawo usuwania na bruk, niech się nikt tym nie martwi, dzieci, które są po prostu, które są agresywne, chamskie, biją inne dzieci, jak widzieliśmy w Zamościu, nawet mordują, i obniżyć obowiązek szkolny z 18 do 16 roku życia. Przepraszam, nie chcesz się uczyć, masz 17 lat, idź zarabiać kasę sam. Panie redaktorze, szanowni państwo, zanim odpowiem na pana redaktora pytanie, chciałbym przekazać wyrazy współczucia i kondolencji rodzinie zamordowanego 16-latka w Zamościu. Życzę siły w tym niełatwym czasie. Natomiast odpowiadając na odpowiedź pana, czy na pytanie pana redaktora, ja nie jestem radykalnym przeciwnikiem tego, żeby
obniżyć obowiązek szkolny do 16 roku życia. Tak samo jak nie jestem przeciwnikiem tego, żeby obniżać prawa wyborcze Polkom i Polakom, prawda? Zgadzam się z tym, że 18-latkowie 10, 20, 30 lat temu byli trochę innymi ludźmi niż dzisiaj 16- i 15-latkowie. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że w tym wszystkim zawiodło państwo, zawiodła szkoła, zawiedli nauczyciele, dyrekcja, pedagodzy, zawiodła klasa tego chłopaka, zawiodły organy ścigania. Pamiętamy, że raz na jakiś czas wraca temat tego, że w szkołach powinni również czasami pojawiać się funkcjonariusze. Tak jest w zupełnie innym państwie, w zupełnie innym systemie, jakim są Stany Zjednoczone. Tak? Tam funkcjonariusze niejednokrotnie przychodzą nie na takie pogadanki, tylko że zwyczajnie wizytują szkoły, mając na uwadze to, że w Stanach jest też duże zagrożenie pozbawienia życia poszczególnych uczniów przez i równolatków. W związku z tym ja chciałbym, żeby z tej olbrzymiej tragedii państwo wyciągnęło pewne wnioski. I powiem, że... Panie doktorze, w jaki sposób zawiodła szkoła, kiedy ten dyrektor, podejrzewam, nie miał żadnej możliwości usunięcia tych dzieciaków, agresywnych dzieci? W jaki sposób zawiedli nauczyciele, którzy przychodząc do klas, często w Polsce, są po prostu zastraszani? Tak to wygląda. W jaki... Ale dlaczego pan nie powiedział na przykład, przepraszam, w pierwszej kolejności zawiedli rodzice? I pan jeszcze chciałby dawać prawa wyborcze ludziom, którzy siedzą na TikTokach, innych ale... takich cały dzień? No, przepraszam bardzo, o co chodzi? Panie redaktorze, jeżeli pan słusznie zauważył, że coraz więcej praw mają 16-latkowie, to dlaczego nie mają mieć praw wyborczych? Nie, ja powiedziałem to bardzo zgryźliwie i ironicznie. Ja mówiłem coś takiego, że wielu dorosłych rodziców uważa, że jak ma 18-19 lat, idzie na studniówkę i może się nachlać alkoholu, to on już jest dorosły. No to przepraszam bardzo, tutaj też powinien odpowiedzieć jak dorosły. Wszyscy. Nie, panie redaktorze, się z panem absolutnie zgadzam, ale to nie jest tak, że tu będziemy ich karać jak dorosłych, a tu nie będą mieli praw jak dorosłych. Być może to jest ta debata, która nas czeka. Oczywiście wszyscy zawiedli, ale dlaczego mówię z perspektywy szkoły? Mówię tu również jako nauczyciel akademicki, co prawda. No ale też, który pracuje w edukacji. Jeżeli ten chłopak był gnębiony, jeżeli był strofowany przez swoich równolatków, to dyrektor miał możliwość zareagowania. Znaczy, największych chuliganów zawsze można poddać pod opiekę kuratora. Można wyrzucić kogoś ze szkoły. To nie jest tak, że dyrektor nie może wyrzucić ucznia ze szkoły. Może wyrzucić ze szkoły i niejednokrotnie się to zdarzało w przyszłości również w mojej tylko szkole. Tylko trzeba inną szkołę znaleźć, tak? Ale nie, oczywiście, natomiast... Tu chodzi o to, wyrzucamy na bruk. Rozrabiasz, to jest twój problem twoich rodziców. Do ale jest obowiązek, ale inaczej, ale jest ustawowy obowiązek szkolny w Polsce po prostu. No właśnie, po co do 18 roku życia obowiązek szkolny? Bo państwo polskie uważa, że do 18 roku życia człowiek nie jest pełnoletni. Po prostu. Jeżeli byśmy zmienili tą definicję, to jest szansa tego, żeby do 16 roku, roku życia szkoła opiekowała się uczniem, a później jesteś wolny. I tutaj, drodzy państwo, ważna uwaga. Za chwilę pan Piotr Trudnowski, ale pan Bartosz Rydliński reprezentuje Centrum Daszyńskiego. To jest taki lewicowy think tank, dobrze mówię? Socjaldemokratyczny. Socjaldemokratyczny, tak. To lewicowy, no. Zgadza się. Drodzy widzowie, to jest tak, to jest, że akurat w pokoleniu młodych ludzi, takich 15, 16, 17, nastolatków, dominują poglądy lewicowe w dużej mierze i tak zwane wolnościowe. Wiecie, o co chodzi. Więc gdyby obniżono wiek wyborczy, kto by na tym zyskał? Dobrze mówię, panie doktorze? Nie do końca, bo gdybyśmy zobaczyli, to inaczej, to wtedy oczywiście Korwin-Mikke i spółka powinni mnie tutaj, prawda, dopingować, a ja tego nie mówię z perspektywy zysków wyborczych Nowej Lewicy czy Partii Razem, ja nie jestem politykiem, mówię to jako wykładowca akademicki. Dobrze, i teraz pan Trudnowski. Wracamy do naszego pytania. Za te tragedie odpowiedzialni są przede wszystkim rodzice tych dzieci. To jest pierwsza rzecz, bo się nimi, nie wiem, ja stawiam taką tezę, ale generalnie my wszyscy, większość nas rodziców się swoimi dziećmi nie interesuje, nie zajmuje, a jak się interesuje, to w taki sposób, że idzie do szkoły i robi awantury. Trzeba dać, wyposażyć dyrektorów prawo wyrzucania na bruk, raz, odgrodzić szkołę od rodziców, bo sami dobrze wiemy, często z nas, że zebrania szkolne nas, rodziców, byłem na takich zebraniach mnóstwo, to była parodia zebrań. Rodzice, powiem to szczerze, najczęściej nie mają zielonego pojęcia, czego chcą od edukacji. Rodzice nie mają zielonego pojęcia, co powinno dziecko uzyskać w szkole. Często słyszę rodziców, którzy mówią, że po co wkuwać, po co datę na historii na przykład znać. Aberracja kompletna, zupełna. I obniżyć wiek szkolny. Szkoła, szczególnie w wieku 17-18 lat, nie może być przechowalnią dla dzieci. Zgadza się pan?
Szkoła w ogóle nie powinna być przechowalnią dla dzieci, a taki model przyjęliśmy w Polsce, przyjęliśmy go dawno, dawno temu i tak naprawdę ta szkoła od wielu lat wygląda, jest przede wszystkim formą zagospodarowania czasu naszych dzieci. Jakkolwiek ta tragedia obu wszystkich porusza i wszystkich skłania do tej refleksji nad agresją w szkole, to ja mam wrażenie, że trochę wpadamy w taką pułapkę sentymentalnej podróży do czasów, kiedy mniej więcej do szkoły chodziły takie osoby jak dr Rydliński i ja, czyli dobrych kilkanaście czy 20 lat temu, czyli rzeczywistość, w której faktycznie czy przemoc w szkole, czy w ogóle jakiegoś rodzaju agresywne zachowania w świecie realnym były czymś, co determinowało rzeczywistość szkolną. Dzisiaj problem polega dokładnie moim zdaniem na czym innym. Polega na tym, że przemoc i wszystkie te patologiczne zjawiska przeniosły się do strefy internetowej, są dużo mniej widziane społecznie i kiedy widziałem na przykład słowa matki tego tragicznie zmarłego chłopca, które dotyczyły braku reakcji społecznej, to jestem głęboko przekonany, że dokładnie stąd bierze się dzisiaj brak reakcji społecznej, że my się oduczyliśmy widoku prawdziwych ludzi spędzających ze sobą czas. I powiem coś, co może wielu zszokować, wielu może wywołać negatywne emocje, ale problem polega właśnie na tym, że nie widzimy dzisiaj młodych ludzi pod blokami, nie widzimy młodych ludzi na trzepakach, nie widzimy młodych ludzi w parkach, takich, którzy się spotykają, a czasem nawet kłócą i awanturują, bo to było coś, co było elementem rzeczywistości, która była jakoś oswojona i sprawiała, że ludzie naokoło potrafili na to reagować. Dzisiaj, kiedy ta rzeczywistość, czy przemocy, czy różnego rodzaju negatywnych zachowań przeniosła się właściwie w całości, tak jak rzeczywistość pozytywna do strefy internetowej, to tak naprawdę tego typu wydarzenia są nieoswojone przez wszystkich, zarówno przez tych młodych ludzi, jak i wszystkich naokoło, bo po prostu bardzo, bardzo rzadko się zgadzają. Moim zdaniem podstawowy problem, jaki dzisiaj mamy, to fakt, że mamy do czynienia z pokoleniem młodych ludzi, którzy wychowali się po prostu w zupełnie innym świecie niż osoby niewiele od nich starsze, ledwie kilkanaście lat starsze, w rzeczywistości, w której cały świat kręci się wokół świata wirtualnego i te emocje, które w internecie mogą się wydawać na przykład niczego niegroźnym jakimś trollerstwem czy hejtem internetowym, który kogoś rani, ale nie przekłada się na realną agresję, okazuje się, że ze względu na ten brak oswojenia prawdziwej rzeczywistości jest kłopotem. Dlatego Panie Piotrze, brak zgody. Otóż tak, tych młodych ludzi, to niech pan pójdzie do galerii handlowej w ciągu na przykład tuż po godzinach szkolnych. Wie pan, co się w galeriach handlowych dzieje? Młodzież się przewala. Przewala się po prostu. Wiem, bo powiem panu więcej. Gdzie oni się spotykają? Oni się spotykają. 525 w piątek wieczorem wracałem do pracy z Polsatu. Tutaj stąd na Ostrobramskiej autobus złapałem. Siedziała grupa młodzieniaszków, 17-18 lat. Jechali do popularnej knajpy. Na cały autobus było K, H. Oni nie znają innego języka niż K i H w ten sposób. Rodzice pewnie nie mieli świadomości albo mieli świadomość, że nie jadą chlać do knajpy. Tu się zbierają, tu są. Panie redaktorze, będziemy z perspektywy naszej cywilizacji w ciągu lat 10 czy kilkunastu marzyli o młodzieży, która pije alkohol, przeklina, biega po ulicach i pali marihuanę. Problemem dzisiejszej cywilizacji jest młodzież, która nie prowadzi żadnego życia społecznego, która się nie buntuje, która nie buduje żadnych prawdziwych relacji, która nie potrafi oswoić przemocy, która nie potrafi oswoić realnych problemów, zjawisk cywilizacyjnych i w związku z tym, kiedy już do nich dochodzi, to kończą się one tragicznie. Naprawdę wszelkie badania na świecie dotyczące tego pokolenia internetu wskazują na tym, że młodzi ludzie, czy to tak zwana epidemia depresji, czy zanik więzi społecznych związany jest właśnie z tym, że stare skrypty, stare metody naturalne zachowywania się młodzieży po prostu wraz... I tu stawiamy kropkę, drodzy państwo. Przeszły do historii. Tu stawiamy kropkę. To nie jest tak. Ja powiem tak, że pokolenie rodziców nasłuchało się różnego rodzaju bzdur, powiedzmy to szczerze, bzdur o wychowaniu bezstresowym, o nauce przez zabawę, o tego rodzaju rzeczach. Nasłuchało się, że każde dziecko to jest potencjalny Rockefeller, to jest potencjalny nie wiadomo kto, król Polski, że jest najpiękniejsze, najmądrzejsze. Każde dziecko powinniśmy chuchać, dmuchać, tylko swoim własnym dzieciom nie stawiamy żadnych granic. Nie żądamy od nich żadnej odpowiedzialności w tej chwili. Posłuchajcie naszych widzów. Panie Grzegorzu, wreszcie ktoś spoza środowiska, to jest pan Oskar.
Sposób środowiska nauczycieli mówi wprost o problemie szkoły i nauczycieli. Szkoła nie ma już funkcji wychowawczej. Rodzice już dawno odlecieli. Wiedzą wszystko najlepiej. Szczują swoje dzieci na nauczycieli. Rodzice szczują swoje dzieci na nauczycieli. Deprecjonują ich wiedzy i umiejętności. Nie rozmawiają z nami jak z autorytetem, tylko jak ze sprzedawcą w sklepie, od którego oczekują gotowego produktu najwyższej jakości. Rodzice wysyłają żądania związane ze stawianymi ocenami, a wręcz oczekują ich bezpodstawnego anulowania lub zmiany. Takie teraz mamy czasy. Profesor Gajewski wczoraj odleciał. Jeszcze inny. Moja mama kiedyś biegała, żeby zdobyć lekturę do przeczytania, a teraz matki, pisane przez D, buszują po Facebooku i internecie, żeby załatwić dla córci pana Tadeusza do obejrzenia i koniecznie, żeby był bezpłatny. Kolejny, pani Elżbieta. Gdy rodzic złoży skargę do kuratorium, to wyrok jest wiadomy z góry. Winny nauczyciel. Mówię to jako nauczycielka z 43-letnim stażem, emerytowana pani od matematyki. Jeszcze może jeden. Pan profesor Gajewski jest oderwany od rzeczywistości, bo jak dyrektor albo nauczyciel by coś takiego zrobił, to chuliganowi nic nie zrobią. A dyrektor albo nauczyciel zostanie zawieszony, a może i straci pracę, bo rodzice zaraz ich oskarżą o mobbing. Panie doktorze, to jest realna rzeczywistość. Wasze okrągłe słowa zaprzeczają temu, ale to jest rzeczywistość. Dobrze, dyrektor boi się. Panie redaktorze, chciał pan mocno, to pan będzie miał mocno. Proszę. Pan wystawił najgorsze świadectwo polskiej demokracji, polskiemu kapitalizmowi. Wszystkie poglądy, które pan przedstawił, które pewnie niejednokrotnie są prawdziwe, dotyczące tego, jak bardzo młodzi rodzice są wpatrzeni w swoje własne dziecko, jak żądają, są roszczeniowi względem nauczyciela, jak podważali autorytet nauczyciela, to wszystko jest pochodna liberalnego kapitalizmu i demokracji liberalnej w Polsce przez 30 lat. W pełni się z panem zgodzę, jeżeli chodzi o tą krytykę. Sam bym chciał, żeby szkoła miała autorytet, nauczyciele byli dobrze opłacani i żeby do zawodu nauczyciela garnęli się wyłącznie najlepsi, a przy tym poziomie pensji to jest selekcja negatywna i bym chciał, żeby w tej nierównej walce z rodzicami nauczyciel miał przewagę. Ja się z panem absolutnie zgodzę. Ale wy nic nie robicie. Nie, ja pierwszy podejmuję ten temat. Ale nie słyszałem jeszcze eksperta żadnego, żadnego polityka, który by powiedział coś takiego. W szkole dyrektor powinien rządzić. W szkole powinno rządzić państwo i powinno rządzić prawo. To wy, nie pan konkretnie, ale to wy eksperci, mądrale wszyscy mówiliście. Szkoła, wychowanie bezstresowe, dziecko jest najważniejsze, nauka przez zabawę i tak dalej. No to cała gromada ekspertów tak mówiła, opowiadała w telewizjach, w internecie te wszystkie. Ale przypuszczam, panie rektorze, że ani ja, ani Piotr Trudnowski, ani Centrum Daszyńskiego, ani Klub Jagielloński nigdy nie uważaliśmy, że należy wprowadzić jeszcze więcej wolności w szkole. Raczej my jesteśmy think tankami propaństwowymi, my chcemy, żeby państwo miało oręż w kształtowaniu postaw i poglądów młodych Polek i Polaków. Tak, tu się z Piotrem Trudowskim absolutnie zgadzamy. To w takim razie bardzo dobrze, bo ja uważam, że akurat państwo powinno bardzo mocno wyjść do szkoły w tej chwili. Ale panie redaktorze... I powinno państwo rządzić w szkole tak naprawdę, bo mamy dwuwładze, bo są samorządy, bo są gadania, jakieś ideologie, które i tak dalej, mamy inne problemy. W tej chwili problemem w Polsce jest to, że wychowujemy dzieci kompletnie bezstresowo. Mamy uniwersytety, które są na szarym końcu gdzieś różnego rodzaju rankingów. Nasza nauka generalnie... Uczymy dzieci, edukacja w Polsce jest żadna, tak naprawdę w dużej mierze. Co my możemy pojechać do Anglii? Wiele z nas wjeżdża do Anglii na zmywach. A gdzie są nasi nobliści, na przykład poza literaturą i tak dalej? No hello, no gdzie jest ten poziom wykształcenia i wychowania? Jak jeżeli jeszcze trzeba mówi się dzieciom, że po co wkuwać i po co na przykład daty na historii? No tak, po co wiedzieć, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, pan Trudnowski? Panie redaktorze, postawił pan na początku tezę, z którą ja się absolutnie zgadzam i która akurat na łamach Klubu Jagiellońskiego padała wielokrotnie, czyli dzisiejsza szkoła straciła sens i stała się przechowalnią dzieci. Z tym się zgadzam w 100%. Natomiast odpowiedź pod tytułem to szkoła ma wychować dzieci jest odpowiedzią fałszywą. Szkoła może dzieci nauczyć, szkoła może przekazać pewne wzorce, może pokazywać pewnego rodzaju wartości ważne dla wspólnoty, ale to nie ma żadnego znaczenia, jeżeli odpowiedzialności za wychowanie własnych dzieci, za wychowanie obywateli, którzy mają być dobrymi obywatelami i dobrymi sąsiadami, przyjaciółmi, nie wezmą na siebie rodzice. Wiara w to, że surowy dyrektor zastąpi komuś rodziców i wychowa dziecko, którego rodzice wychowują je w sposób zły, również ze względu na te trendy, o których pan redaktor powiedział, też nie jest żadnym rozwiązaniem. To rodzice muszą wziąć odpowiedzialność za swoje dzieci i biorąc pod uwagę to, ile tych dzieci dzisiaj jest, jakie są możliwości, że jest ich po prostu niewiele w porównaniu z poprzednimi
poprzednimi pokoleniami. Jaki jest poziom dobrobytu? Powiedzmy sobie szczerze, rodzice mają ku temu dzisiaj możliwości. Dużo większe niż jeszcze pokolenie temu. Z jakiegoś powodu nie robią tego w wystarczający sposób i nie jest rozwiązaniem cedowanie wychowania ludzi na szkołę, bo ani szkoła, ani smartfon, ani żadna inna, nic innego rodziny i rodziców nie... I tu kropka, tak jest, z tymi smartfonami trzeba kolejną rzecz powiedzieć. Wy rodzice, tu zgadzam się z panem Trudnowskim, wy rodzice, to wy kupujecie te dwunastki, trzynastki, czternastki, piętnastki, bo trzeba w szkole pokazać się. Przecież to z wielu z was, rodzice, pokażcie, zobacz, jak u nas w domu jest na bogato, a ten to nie ma, ta Iksińska czy Y-Ksiński, nie ma tej na przykład szesnastki czy dwudziestki. To wy rodzice tak robicie, tak kupujecie te gadżety swoim dzieciakom. A inne im tego zazdroszczą. I jeszcze pan Rydliński. Wczoraj, ostatnia minuta, wczoraj pan Gajewski powiedział, szkoła jest od wychowywania dzieci. Jest czy nie jest? Bo mi się wydaje, że rodzice. Oczywiście, że szkoła jest od wychowania postaw społecznych, w jakim sensie politycznych, budowy poczucia wspólnoty z innymi uczniami, z innymi klasami, z innymi rocznikami. Szkoła miała, ma i mam nadzieję, że będzie mieć charakter wychowywania obywatelek i obywateli na przyzwoitych, płacących podatki polskich patriotów. O, oczywiście, jeżeli damy uprawnienia oczywiście dyrektorom i nauczycielom, jeżeli wygonimy rodziców ze szkoły w większości i ustanowimy zdrowe kontakty szkoły z rodzicami, bo to, co jest w tej chwili, to jest masakra. Rodzice, w dużej mierze, przede wszystkim to wy wychowujecie własne dzieci. Do tematu będziemy wracać, kochani moi, 6,5 minuty przerwy reklamowej i wracamy z punktem widzenia. Ach, nie przestań. Elektryfikacja może być początkiem nowej przygody? Czy może się w niej znaleźć miejsce dla 7 osób? Czy brak ładowarki musi być ograniczeniem? Nowy Nissan X-Trail z napędem e-Power. Elektryzująca moc bez ładowania. Najlepszy pakiet OC w Link 4. Quando è notte a più voci. Najlepszy miejski samochód elektryczny w Polsce. Teraz z dopłatą do 27 tysięcy złotych w programie Mój Elektryk. Kolekcja Rally Cars po raz pierwszy na rynku. Zbierz modele słynnych samochodów rajdowych mistrzów. Hołowczyc, Le, Ptanak, Ogier i inni. Z pierwszym numerem magazyn i metalowy model Toyota Yaris WRC. Tylko 14,99. Już w kioskach i na deagostini.com. Deagostini. Pan powinien mieć restaurację. Mam. W planach. Bo Lotto pomaga. W mniejszych? I większych planach. Danie na szóstkę. Masz plan? W kumulacji Lotto 3 miliony złotych. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, dajesz bliskim jeszcze więcej siebie. Otwierasz się na nieznane i możesz zmieniać świat. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 90 milionów złotych. Eurojackpot. Doświadczaj więcej. Jak wygląda codzienność osób cierpiących na reumatyzm i artretyzm? Słyszałaś? Pogoda ma się zmienić. Wiem, bo zaczęły mnie boleć stawy, więc posmarowałam się rano Dolgitem. Wiesz, to ten żółty krem z apteki. Teraz już żadna zmiana pogody nie jest mi straszna. Dolgit. Żółty krem z apteki przy bólach mięśni i stawów. W takim razie ja się posmaruję, bo coś zaczyna łamać mnie w kościach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Robi się nerwowo? Nie daj się. Codziennie bierz lek Magne B6 Forte. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W tobie jest siła. Jeżeli wysoki czynsz uszczupla twoje zyski, to albo tniesz koszty, albo przenosisz atelier do sieci. Sprzedaż i rozwój w internecie? Home.pl. Własna strona to dopiero początek. Przezroczyste nakładki Dr. Smile wyprostują twoje zęby.
skuteczne leczenie i szybkie rezultaty zawsze pod opieką dentystów i ze wsparciem w aplikacji Dr. Smile. Zarezerwuj teraz na drsmile.pl. Oto Justyna gotuje chili. Jak? W swoim nowym Tefal Cook for Me Touch. Intuicyjny ekran prowadzi ją krok po kroku i inspiruje. Dziś w mniej niż 10 minut przygotuje kurczaka w sosie kokosowym. Tefal Cook for Me Touch. Rewolucja w szybkim gotowaniu. Poranki bywają różne. Ale sok Tymbark jest dobry na wszystko. Na odporność. Na piękną skórę. Na silne mięśnie. Szklankę soku na pyszne śniadanie. Sok Tymbark do śniadania. Dobry na wszystko. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Woda mineralna Muszynianka, złoty 99 za sztukę przy zakupie 6-paku. Carrefour, możemy kupować mądrze. Narastający ból gardła? Szybką ulgę w bólu przynosi... Fiorda. Maxend. To unikalne połączenie naturalnych składników, których siła redukuje ból gardła i przywraca komfort działania. Fiorda Max MD. Moc natury na ból gardła. A w delikatesach Centrum? Lepiej w delikatesach mięso kupować, tu na jakości znamy się. Lepiej oszczędzać niż marnować, brać tylko ile przyda się. Lepiej na świeży postawić smak, brać na bieżąco tyle co trzeba. Lepiej codziennie mieć świeże wszak, lepiej mieć taniej po prostu tak. Tak, od czwartku do soboty ćwiartka tylna z kurczaka 5,99 za kilogram z aplikacją. A od środy do soboty produkty do prania Ariel 27,99 z Delikartą. Delikatesy Centrum. Pomięso to tu. Moja dentystka czyści zęby okrągłą główką. Tak samo jak moja Oral-B IO. Moja dentystka dopasowuje sposób czyszczenia do moich potrzeb. Tak samo jak moja IO. Moja dentystka dokładnie wie, jakiej siły może użyć. Tak samo jak moja IO. Przedstawiamy Oral-B IO, która łączy mikrowibrację włókien z okrągłą główką. Oral-B IO. Otwórz się na mega kastorabaty. Bo w Castoramie dostaniesz aż 20% rabatu na wszystkie ogrodzenia, słupki i akcesoria ogrodzeniowe przy zakupach za minimum 1000 zł. Przyjdź do 6 marca po 20% rabatu na furtki, siatki, panele czy płoty do sklepów Castorama. Poproszę prawdziwą włoską kawę. Mm-hmm. Czym jest prawdziwa włoska kawa? Najlepsze ziarna arabiki, tworzące symfonię. Kawa, która trafia w mój gust. Lavazza Qualitauro. Symfonia smaków w filiżance. Nowy serial. Bracia. Podarowałaś mi najpiękniejsze 40 lat życia. Nic nie wiem o człowieku, z którym spędziłam całe życie. Ja nie wierzę w to, że ojciec mógł nam to zrobić. Nie jest łatwo mieć czterech synów, którzy cię mają w... A powiesz mi, dlaczego ojciec mnie tak traktował? Co czujesz, jak myślisz o Wiki? No ja niczego nie żałuję. Byłeś z nią szczęśliwy? Cały czas myślę o was jako małych dzieciach, a wy jesteście dorośli. Bracia. Już od 8 marca tylko w Polsat Box Go. Punkt widzenia, część druga. Za chwilę będziemy rozmawiali o certyfikatach energetycznych, ale to za sekundę jeszcze, bo do mnie piszecie, że faktycznie z tymi prawnikami. Słuchajcie, jak pani premier Szydło miała ten wypadek samochodowy, pamiętacie? Od razu zgłosiła się cała plejada prawników różnego rodzaju, żeby bronić tego chłopaka, który uczestniczył w tym wypadku. Cała plejada. Wszyscy w obronie demokracji, praworządności, wszystkiego, czego tamkolwiek i tak dalej. Słuchajcie, kochani prawnicy, mecenasi, wielkie nazwiska, uznane prawnicze. Jest matka 16-latka zamordowanego w Zamościu. Zgłoście się do niej. Być może potrzebuje pomocy prawnej. Prokurator, policja, sąd, skomplikowane procedury i tak dalej. Nie wygląda na osobę zamożną. Zgłoście się do niej. Ona potrzebuje pomocy. Zadeklarujcie. No i druga rzecz jeszcze. Tu jeden z widzów napisał do mnie w trakcie przerwy reklamowej. Dlaczego w Polsce nie ma na przykład mundurków? Fartuszki kiedyś były, pamiętam, które ujednolicały te dzieci. Idźcie na przykład do liceum. Zobaczcie, co się dzieje, jakie tam są pokazy mody. Pazury pomalowane, pełne makijaże i tak dalej, i tak dalej. Coś, co kiedyś było absolutnie niemożliwe. Kto bogatszy, kto ma bogatszych rodziców, to jest, ma cały strój za tysiące na sobie. To są nasze szkoły. Nasze szkoły, gdzie nasze dzieci idą zdobywać wiedzę. Popatrzcie w swoich telefonach swoich dzieci. Weźcie ten telefon, zobaczcie, co w tych telefonach się dzieje. Jakie tam K, H, a ten to taki, a ten to owaki. Jaki tam jest hejt. Nasze dzieci. Nasze kochane milusińskie dzieci, tak, kaha. A jakie tam zdjęcia latają na tych czatach? Weźcie te telefony, zobaczcie. Zajmijcie się wreszcie własnymi dziećmi.
Dobrze, czas na kolejny temat. W naszym studio pani minister Olga Semeniuk-Patkowska, wiceminister resortu rozwoju. Witam panią serdecznie. Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Oraz pan Daniel Czyżewski, analityk do spraw energii, energetyka24.com, taki portal. Witam pana równie ciepło. Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Właśnie się dowiedziałem, że od 28 kwietnia mają wejść certyfikaty energetyczne naszych domów. Ja na przykład jestem na etapie sprzedaży swojego mieszkania. Ja się dowiedziałem dzisiaj, czytam z przerażeniem, że będę musiał wydać kolejne 1000 zł komuś tam, który przyjdzie mi i wyceni, ile mój dom zużywa energii. Pani minister, do tego wszyscy, którzy budują domy, którzy zbudowali nawet przed 2009 rokiem domy, jednorodzinne, niejednorodzinne i tak dalej, muszą o taki certyfikat się postarać. To kosztuje od 400 zł tam gdzieś w Krakowie czy na prowincji do 1000 zł mniej więcej w Warszawie. Przepraszam, dlaczego ja mam te pieniądze wydawać? Dlaczego ludzie mają kasy wydawać tym ludziom na jakiś świstek? Panie redaktorze, szanowni państwo, mówimy o tak zwanej charakterystyce energetycznej budynków, która funkcjonuje w większości krajów Unii Europejskiej. U nas do tej pory było to w systemie tak zwanego suwaka energetycznego, które wyliczą proporcjonalne zużycie tej energii w danym budynku. Przygotowujemy jako Ministerstwo Gospodarki tak naprawdę w oparciu o dyrektywę unijną zapisy dotyczące właśnie tak jakby tych certyfikatów i świadczeń charakterystyki budynków. Należy tutaj zwrócić uwagę na to, że jest to projekt, a raczej zapis, który nie będzie dotyczył wszystkich budynków, tylko będzie dotyczył części budynków, szczególnie w kontekście chociażby sprzedaży. Właściciele budynku oczywiście będą zobligowani do tego momencie, kiedy będą chcieli budynku czy mieszkania, będą zobligowani do tego, aby taką charakterystykę i takie świadectwo uzyskać. Wynika to po pierwsze z norm i dyrektywy unijnej, w której jesteśmy i doskonale pan redaktor wie, że jakby no, jesteśmy obwarowani różnego rodzaju zapisami w kontekście niewypełniania tych dyrektyw. No, oczywiście. Ale tak merytorycznie, po co to? Po co mam wydawać ten 1000 zł komuś, kogoś zbogacać? Przede wszystkim mówimy o zmianie świadomości, jeżeli chodzi czyli o... Czy ja mam zapłacić 1000 zł, żeby świadomość jakąś czyjąś zmienić? Świadomość dotyczącą energii, zużycia energii, optymalizacji tej energii. Mam pojęcie. Tylko mówimy teraz o przygotowaniu i dostosowaniu budynku do tego, aby zużywał tyle energii, ile tej energii potrzebuje. I po to jest ta charakterystyka, aby ten zapis świadczył o tym, ile proporcjonalnie tej energii dany budynek pani zużywa. Pani minister, jak ktoś buduje sobie dom, czy jak na przykład ma mieszkanie, to on doskonale wie, ile płaci za prąd, ile płaci za gaz, ile płaci za ogrzewanie. A ktoś, kto buduje, jak go nie stać, to buduje najoszczędniej jak się da. Koniec, kropka. Ale mówimy a teraz mówimy o stworzeniu armii ludzi, którzy będziemy płacili jakieś ciężkie pieniądze, żeby nam jakieś karteczki wystawiali. Ja nie sądzę, żeby miała być to armia ludzi, którym będziemy płacili ciężkie pieniądze. No mówimy tutaj o optymalizacji i dostosowywaniu energetycznym. Doskonale wiemy, w jakich czasach dzisiaj funkcjonujemy i wiemy, że energia jest droga. Wiemy również, że szukanie nowych partnerstw biznesowych, szukanie nowego tak naprawdę rynku poza Rosją do tego, aby te ceny wyrównywać, obniżać i dostosowywać do potrzeb mieszkańców wiąże się z oszczędnością. Po to mamy termomodernizację budynków, programy, które również wprowadzamy. Po to mamy właśnie optymalizację charakterystyki i świadectw energetycznych, aby optymalizować zużycie tej energii. Bo to nie chodzi o to, aby wybudować dom i zużywać tej energii dużo, tylko chodzi o to, aby w relacjach sprzedaży-kupna świadomość społeczna była o tyle pani większa, minister, aby dziękuję pani skorzystać. Serdecznie. Drogi kochany widzu, słuchaj, jak nie będziesz miał tej karteczki, za którą zapłacisz ileś złotych, a może 1000 zł, to nie będziesz wiedział po prostu, jak regulować sobie energię w domu, czy oszczędzasz, czy nie oszczędzasz. A tak to ci przyjdzie taki mechanik, pach, piecząteczkę ci da, jaki masz świadectwo i już będziesz miał świadomość, ile zużywasz energii. Niech pan przekona naszych widzów, po co to jest potrzebne. No to nie mechanik, tylko musi być inżynier. Znaczy jakiś tam ekspert. Wyższym, albo studiami podyplomowymi, architekt krajobrazu, to jest kilka profesji. Daliście, znaczy dało im państwo zarobić, nie? Nie no, nie państwo, to jednak dyrektywa unijna rzeczywiście, ale dla pocieszenia powiem, że taką charakterystykę trzeba przedstawić raz na 10 lat, więc to jest ale to od 400 do 1000. Niech pan powie raz na 10 lat, prawda? Tak. Czy ja nie wiem, ile ja płacę za prąd? Nie chodzi może bardziej o to, ile płacimy za energię, czy za ciepło. Nie, ale jak chcesz ciepło mieszkanie, to musimy mieć mieszkanie teraz z tym certyfikatem. No tak, ale chodzi o tak jakby cały budynek i o to, jak on funkcjonuje. Rozumiem, ale jak ja teraz jestem na etapie sprzedaży mieszkania, takich osób są w Polsce tysiące, to one muszą ten kwitek mieć. Jak chcą komuś wynająć mieszkanie, taki kwitek muszą mieć. I jeszcze raz się pytam sensownie, po co? Ja wiem, ile ja zużywam energii i normalny człowiek, jak mieszka w mieszkaniu, to robi wszystko, żeby je zużyć jak najmniej. To po co to coś takiego? Ja bym się zgodził, że chodzi o taką zmianę świadomości.
świadomości, że patrzymy na... Ale moja świadomość jest taka, wiem ile płacę. Wiele różnych sektorów. Patrzymy nie tylko ze względu na koszty, które mamy, ale też na to, ile energii, ile emisji, na przykład dwutlenku węgla, generujemy. Tak? I tutaj chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, ile konkretne budynki emitują gazów cieplarnianych, bo też przecież kilkanaście procent w skali globalnej emitują budynki, tak? Czyli ogrzewanie budynków, czy też energia dla budynków. Więc chodzi o obliczenie tego, sprawdzenie, ile mamy emisji z tych budynków i ewentualnie oszczędność, czy zmniejszenie, redukcja. Ja panu jeszcze raz powtórzę. To dlaczego ja mam za to płacić, tak? Kupując mieszkanie, czy dlaczego mam za to zapłacić, kiedy chcę mieszkanie sprzedać? Przepraszam bardzo. To niech państwo stworzy odpowiednią agencję, która sobie to policzy i będzie sobie liczyła. Nasi widzowie teraz patrzą, przepraszam, panią minister, już za chwilę panią dopuszczę do głosu. Są wielcy truciciele w Chiny, nie Chiny i tak dalej, które są poza Unią Europejską czy poza Ameryką Północną. Oni emitują ogromne CO2, a jak chcą sprzedać mieszkanie, czy inny człowiek chcąc wynająć mieszkanie, albo chcąc sobie zbudować normalnie kraj, musi wynająć jakiegoś eksperta i mu 1000 złotych i go wzbogacić. Panie o to. No, redaktorze, budowanie agencji pod charakterystykę budynków, która miałaby świadczyć tylko jedną wąską usługę, wydaje się irracjonalne. Dlatego myślę, ja muszę zapłacić. I myślę, że z tego bylibyśmy rozliczani. No, w kontekście kupna-sprzedaży mieszkania, no ja też oczywiście nie wartościuję tutaj, nie mówię, że to są małe pieniądze, bo dla każdego jest to oczywiście wydatek, ale z drugiej strony przy obrocie nieruchomości, przy sprzedaży i kupnie nieruchomości, no skala finansowa tego dokumentu... Pani minister, przychodzi do mnie ktoś, kto kupuje tak i mnie pyta, ile pan wydaje na rachunki elektryczne? Ja mówię, ale wydaje tyle redaktorze. I tyle. A ile pan wydaje na gaz? Tak, ja mówię tyle i tyle. Panie redaktorze, to po co mu ten dokument emisyjności? Panie redaktorze, to, że pan to wie i ma to w swoim umyśle i na rachunkach, nie znaczy, że jakby to świadectwo tej charakterystyki nie jest potrzebne. Jeszcze raz podkreślam, większość krajów europejskich funkcjonuje już w oparciu o te świadectwa. I jakby, no też musimy przestrzegać zaleceń Komisji Europejskiej. Tutaj w tym przypadku, jeżeli chodzi o tę dyrektywę, włączyliśmy się do obiegu i dlatego przygotowujemy zapisy do tego, które będą na podstawie tego funkcjonować. I jeszcze raz podkreślam, w sprzedaży, tak naprawdę w relacji sprzedaż-kupno mieszkań, ta kwota, o której pan mówi, oscylująca oczywiście, bo to jeszcze nie jest pewne, jaka to będzie ostatecznie kwota, ona będzie oczywiście zróżnicowana, no nie jest skalą finansową dużą, więc jakby no, tworzenie agencji pod to, aby wydawała tylko kwity dotyczące charakterystyki energetycznej budynków, wydaje się naprawdę dużym bardzo przedsięwzięciem finansowym i mało racjonalnym. To w takim razie po co te karteczki jeszcze raz? I jeszcze raz podkreślam, wynika to z podwyższania świadomości. Ale dobra, merytorycznie, ale to ja wiem, Unia chce, Unia jest biurokratyczna. Nie, ale też przygotowywania budynków do tego, aby były niskoemisyjne, aby to zużycie energii było zoptymalizowane i proporcjonalne. No wiemy też, w jakim jesteśmy jakby przedziale czasu w kontekście klimatu. Wiemy również, jeszcze raz podkreślam, jakie mamy skutki wojny i z czym one się wiążą. Polityka i ceny surowców są na tyle dzisiaj zróżnicowane i na tyle niestety wybijające, że musimy przygotowywać każdą gałąź gospodarki, a nieruchomościowa gałąź i obszar gospodarki jest bardzo ważnym elementem do tego, aby to regulować. No i tak, drogi widzu, no i nie wiem, czy cię nasi goście przekonali. W każdym razie karteczkę będziesz musiał mieć, jak będziesz sprzedawał mieszkanie i wynajmował, czy budował sobie dom. Karteczkę będziesz musiał mieć, 1000 złotych, czy tam ileś, tam kilkaset złotych wydasz. Przecież w portfelu masz taką kwotę, zarabiasz tyle spokojnie, a przy sprzedaży mieszkania to jest żadne pieniądze, prawda? Jak mówiła pani minister, 1000 złotych, co to jest? Nie, nie wartościuję, jeszcze raz podkreślam, nie wartościowałam tego, no ale jakby w tym obiegu i w relacjach pieniądza w kontekście polityki mieszkaniowej, no tak jak powiedziałam, różne dokumenty, tak samo na przykład związane chociaż żeby z budową domu czy zakupem mieszkania, no też się uiszcza różnego rodzaju kwoty. No i też tutaj musimy mieć tego świadomość. Akt notarialny również jest kosztem, no panie redaktorze. Jakby ale to rozumiem przynajmniej. No tak, ale jakby no też... No, to rozumiem, bo to mnie przynajmniej poświadcza to, że sprzedałem mieszkanie i że to jest święte prawo własności przenoszone z jednego miejsca na drugie miejsce. A kwitek pod tytułem, że w moim mieszkaniu zużywa się... A tu jest święte prawo świadomości zużycia energii. Ale dlaczego ja mam za to płacić? No, dlatego, że jeżeli jest pan właścicielem mieszkania, chce pan wejść w interakcję, czyli sprzedać lub kupić to mieszkanie, a wynika to również z prawa unijnego, pod które jesteśmy podpięci, jakby musimy się też do tego prawa, tak jakby realizować to prawo. No to dlatego. Słuchajcie, wy tam w Brukseli, wy to nie macie jakichś tam poważniejszych rzeczy do robienia, do wymyślania niż jakieś tam świadectwa, certyfikat. Ja tu widzę pralkę, kupuję, mam certyfikat na przykład prądożerności.
a nie ludziom kolejny problem na głowę wrzucać. Dobrze, zmieniamy temat nieco. Co jest z tymi cenami energii, gazu, ropy naftowej i tak dalej? Czytam, że na rynkach nigdy nie było tak tanio. Pan Krzyżewski. No może to trochę przesada, no, było taniej, bywało taniej. Ale jak czytam, czy są przedziały cenowe na gaz na przykład, czy na ropę naftową, ile pamiętam, sprzed czasu wybuchu wojny. To tak, prawda? Tak, wygląda na to, że mamy po prostu ceny gazu na rynkach, na rynku hurtowym, na rynku europejskim, które przypominają, czy są blisko tego poziomu cenowego z 2021 roku, bo tak naprawdę ten kryzys energetyczny zaczął się gdzieś w wakacje, w lato 2021 roku. A ceny spadają w takim razie? Tak, no dla właściwie konsekwentnie, zostaję przy rynkach na razie, konsekwentnie od listopada, od października właściwie ubiegłego roku ceny gazu, ropy zresztą też spadają na tych międzynarodowych rynkach. No, mieliśmy kilka korekt, dwie co najmniej w ostatnich kilku tygodniach cen gazu. Ostatnio właściwie kilka dni temu dla przedsiębiorstw, więc Orlen tutaj już z PGNiG-iem połączony stara się chyba nadążyć za tymi zniżkami. No, wielu analityków, komentatorów twierdzi, że kryzys energetyczny się skończył, że jest po tym całym wielkim kryzysie, który cały ubiegły rok niemal codziennie był w mediach, niemal codziennie o nim mówiliśmy. Mieliśmy kolejne programy, kolejne dodatki, kolejne rozwiązania. No ale nie wszyscy są takimi optymistami, tak? Jest jeszcze kilka scenariuszy, w których kryzys może dotknąć Europę. Jeżeli ten kryzys, jeszcze pana dopytam, się skończył, to czy ja doczekam się takiej informacji od swojego dostarczyciela prądu, że mi obniży cenę prądu? Czy ja w takim razie doczekam się informacji od swojego dostarczyciela gazu, że ten gaz, cena się obniżyła? Czyli no, mieliśmy rozmaite rozwiązania, dodatki, zamrożenia, tarcze w zeszłym roku, już trudno się tak naprawdę w tym połapać, które właściwie dla odbiorców indywidualnych przynajmniej zamrażają tą cenę na poziomie z 2021 roku, jeżeli chodzi o energię elektryczną, na gaz też zamrożona była cena, więc tutaj jeżeli chodzi o odbiorców indywidualnych, no to niewiele się zmieni, po prostu poziom rekompensat dla przedsiębiorstw się zmieni, tak? Trudno powiedzieć, jakby sytuacja wciąż nie jest spokojna i to cieszmy się z tego, że ceny powróciły na tych rynkach hurtowych do poziomów sprzed wojny, ale no, w mojej opinii kryzys jeszcze nie do końca się skończył, jeszcze może. No i dlaczego u mnie się niestety nie wróciły do cen sprzed wojny? Pani minister, no właśnie, jak słyszymy, że ceny spadają, pan powiedział przed chwileczką, że kryzys energetyczny właściwie się skończył. Tak niektórzy twierdzą. Orlen już obniżył o połowę cenę gazu dla przedsiębiorców biznesowych. To ja w imieniu tysięcy odbiorców gazu, takich zwykłych, normalnych, kowalskich, odbiorców prądu, to może wróci mi ceny sprzed kryzysu. Panie redaktorze, ja po pierwsze nie wyciągałabym wniosku, tak jak tutaj mój przedmówca mówił o ekspertach, którzy tak twierdzą, że mamy koniec kryzysu energetycznego. Absolutnie nie. To jest jeden z wielu etapów. Widzimy, że wojna w kontekście zbrojeniowym przybiera tak jakby długoterminową perspektywę. Tak samo, jeżeli chodzi o kryzys energetyczny, powinniśmy być przygotowani. Nawet nie cieszyć się z tego, że te ceny dzisiaj wracają do tej puli z 2021 roku. Oczywiście to jest dobra wiadomość, ale też musimy się przygotowywać na to, że niestety te wahania mogą być w ekstraordynaryjnym tempie. Ale bardzo tak na poważnie pytam, czy jest szansa, że ten jak się wahają ceny na rynku, i my to często odczuwamy na przykład, jeżeli chodzi o stacje paliw. To jest tak, że cena benzyny, czy ropy, czy diesla idzie do góry, potem czasem spada i tak dalej. My to widzimy. To się może zadziać, panie redaktorze, w ciągu kilku godzin. Właśnie, ale ja bym chciał zapytać o jedną rzecz. Coś, co niespotykane było do tej pory. Czy jest możliwy spadek cen energii elektrycznej i spadek cen gazu, takich, które my odbieramy w domu? Tak, żebym ja dostał pismo od swojego operatora. Panie Jankowski, spadły ceny na rynku. To robimy tak jak z ropą naftową. U pana też robimy obniżkę ceny charakter stabilizacji cen surowców energetycznych musiałby być w odpowiedniej perspektywie czasowej, czyli ta stabilizacja cen nie może być jednorazowa, gwałtowna, krótkoterminowa, tylko musiałaby przybrać charakter stały, tak jakby permanentny. Jeżeli do takiego czegoś nie dojdzie, to nie mówimy w ogóle o żadnych obniżkach, to po pierwsze. Po drugie, panie redaktorze, no nie zapominajmy, że te ceny i tak miały być zupełnie inne, wyższe. My żeśmy z budżetu centralnego przeznaczyli między innymi 10 miliardów złotych na zamrożenie cen za gaz ziemny. Przygotowaliśmy pakiet węglowy, przypominam, 3000 dopłat. Przygotowaliśmy tak zwany kaptur zabezpieczający sektor małych i średnich firm na poziomie 785 zł za megawattogodzinę. To był program, z którego korzystały i korzystają dalej firmy. Do indywidualnych odbiorców również dla nich zamroziliśmy ceny, między innymi o czym mówiłam, czyli gazu ziemnego na poziomie 10 miliardów złotych. To są koszty,
które ponieśliśmy z budżetu centralnego, więc jakby po to, aby te ceny również w jakiś sposób zoptymalizować. Więc dzisiaj mowa o tym, że te ceny powinny wrócić dla odbiorców indywidualnych do tego poziomu z 2021 roku, no jakby no nie podlega dyskusji, ponieważ po pierwsze duża kwota z budżetu centralnego została przeznaczona na osłonowe pakiety, charakter osłonowy wszystkich indywidualnych odbiorców, ale również właśnie firm, to po pierwsze, więc to są już koszty, które zostały poniesione. Po drugie, tak jak powiedziałam, to nie jest tak, że kryzys się zakończył. Ten kryzys gospodarczy cały czas funkcjonuje. To, że dzisiaj odnotowujemy te ceny, nie znaczy, że jutro budząc się, te ceny ropy będą na tym samym poziomie. Drodzy Państwo, tutaj warto się z panią minister jednak zgodzić mimo wszystko, bo kryzys trwa i dopóki jest wojna na wschodzie, dopóki Rosjanie atakują Ukrainę, dopóki ją bandycko niszczą, tak długo kryzys niestety będzie trwał i trzeba się z tym pogodzić. To jest wojna, to jest też nasza wojna. My w niej w sposób pośredni pomagamy Ukraińcom w tej chwili i niestety musimy się z tym pogodzić. Nie ma co krzyczeć, lamentować, to, siam, to, wam, to, że tutaj nie ma tego, owego, tutaj państwo nie dało i tak dalej. To jest wojna, kochani. Pogódźmy się z tym. I pan Czyżewski, jak to będzie z tymi cenami w przyszłym roku? Czy da radę utrzymać te ceny na takim poziomie, jakim są teraz i one nie będą już dalej skakały? Bo może faktycznie te ceny pospadały? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, podatek od ponadwymiarowych zysków firm. Dzisiaj o tym mówił minister Sasin rano w Radiu Plus. Znaczy, ja też dodam, że rynek energii w Polsce został niejako zamrożony. Zniesiono obligo giełdowe jesienią ubiegłego roku, więc tutaj nawet odbiorcy nie będą odczuwać przez jakiś czas przynajmniej w Polsce tych zmian cen na rynku hurtowym. To należy przypomnieć. No, to już druga lub trzecia zapowiedź ministra Sasina rzeczywiście co do tego nadzwyczajnego podatku. Na razie nic z tych zapowiedzi nie weszło w życie. On jest potrzebny, ale czy nie? Te firmy mają nadzwyczajne zyski? Miała wpływ na giełdę, więc każde takie słowa wydane przez wicepremiera, ministra aktywów państwowych wpływa na notowania spółek na giełdzie, więc jeżeli już wypowiada takie słowa, to warto by coś rzeczywiście wprowadzić, a nie tylko rzucić coś w eter. Tak, no oczywiście firmy na całym świecie, energetyczne zwłaszcza, paliwowe, gazowe, naftowo-gazowe, z tego sektora około energetycznego, mają gigantyczne, rekordowe zyski, takich jakich w historii nie miały. Polskie spółki tak samo. Niedawno mieliśmy przecież sprowadzenie finansowe Orlenu. Mamy też rekordowe zyski. Właściwie nie ma spółki energetycznej w Polsce, która w Europie i na świecie, która nie miałaby 50, 60, 70, a nawet 100 i więcej procent zysku więcej niż w 2021 roku. I pani minister, no to będzie ten podatek, czy nie będzie? Zgodnie z zapowiedzią premiera Jacka Sasina trwają prace nad tym i absolutnie jakby ten podatek jest podatkiem potrzebnym. Jeżeli są firmy, które mają ekstraordynaryjne przychody w szybkim tempie osiągane, to te środki powinny absolutnie być opodatkowane. Ale nie zapominajmy również o tym, że jest gro koncernów państwowych, które właśnie przygotowywało pakiety osłonowe przez ostatni rok dla indywidualnych odbiorców, dla firm i to też wiązało się z obciążeniem finansowym. Więc tutaj musimy bardzo mocno rozdzielać sektor państwowy od sektora prywatnego. I tak, drodzy Państwo, minęło 19 minut z naszymi gośćmi, którymi byli pani minister Olga Semeniuk-Patkowska. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dobrego oraz pan Daniel Czyżewski. Również panu serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Kochani widzowie, wracamy do naszej sprawy wychowania dzieci. Obejrzyjcie teraz, to potrwa 2 minuty. To jest wypowiedź matki tego 16-letniego Eryka, który został zamordowany w Zamościu. Zamordowany wczoraj po południu. Obejrzyjcie przez 2 minuty, bardzo sensownie ta matka mówi, w swojej rozpaczy, co ona mówi. I po 2 minutach wrócimy do naszego tematu. Eryk jednak był spokojnym dzieciakiem i uważam, że to tak nie powinno być, że spokojni ludzie nie powinni tak przy kamerze, która jest obrócona w drugą stronę, i co, pod kamerą najciemniej? No nie, tak nie powinno być. Młody człowiek, który się nieźle uczył, spokojny, pomocny rodzinie, to nie może tak być po prostu. Ktoś miał plany na studia, to nie jest jakiś chuligan, jakiś... Zresztą nie mówię, to chuligan, żaden człowiek nie powinien, który spaceruje, który idzie gdzieś, nie powinno być tak traktowany, no po prostu. Bo dzisiaj jest moje dziecko, jutro może być twoje, czyjeś inne, czy ktoś starszy, czy... No, to tylko zwykła ludzka wyrozumiałość i takie, no skoro jesteśmy jakimś społeczeństwem, no, ludźmi, którzy żyjemy obok siebie, no to no, trudno być takim... Powinniśmy właśnie reagować, chociażby krzyczeć. Jeżeli nie mogę odciągnąć napastnika, to powinno krzyczeć, tak?
że ratunku, pomocy albo, no nie wiem, no. A to stoją w milczeniu biernie i przyglądają się po prostu, tak? I co teraz? I ci ludzie, no co, tak samo są winni, że patrzyli, tak? A na jaką karę pan liczy dla tych... Wie pani co, nie liczę na jakąś tam specjalnie karę, ale tutaj chodzi o to, że są informacje, że są w izbie dziecka. Sorry, ale to naprawdę mnie nie... Ludzie tacy, którzy już są, którzy idą do średnich szkół, no proszę mi wybaczyć, oni już po prostu mają swoje konta, mają swoje, mam na myśli, pieniężne i no są już ludzie, no powiedzieć, dorośli. Tym bardziej, że dzisiaj młodzież jest już w tym wieku praktycznie, myślą jak dorośli ludzie, więc oni już też mają jakieś swoje związki, jakieś tam przyjaciół, dziewczyny. No to co tutaj można, ktoś tutaj mi tłumaczy, że to dzieci. Jakie dzieci? No właśnie, dzieci, jakie dzieci. Następny nasz gość to jest pani dr Beata Rajba, psycholog z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Witam panią serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, rozmawiamy o tym od dwóch dni, o tym, co się wczoraj wydarzyło w Zamościu. Ktoś mówił, że to ileś żyć się skończyło. Ja uważam, że skończyło się jedno tylko życie, tego 16-latka. I powiem tak, ci byli rodzice tutaj w tym wszystkim. To jest chyba wina rodziców, moim zdaniem, którzy wychowali tak dzieci do tego stopnia, że po prostu potrafią podejść i zamordować człowieka. No bo tak to wygląda. Powiedzmy sobie to otwarcie. Mam rację czy nie? To jest tak, że na pewno te dzieci prawdopodobnie mają duże obciążenia rodzinne. Generalnie taka agresja, tak silna agresja bierze się najczęściej z przyczyn nie tylko osobowościowych, ale również bardzo dużej złości, która wynika z tego, co się dzieje w domu. I tutaj nie chciałabym oczywiście oskarżać rodziców, dlatego że scenariusze są różne. Natomiast faktem jest, że coś nie zagrało, ktoś w pewnym momencie nie udzielił pomocy, ktoś nie powiedział stop i przypuszczam, że bardzo wiele ludzi będzie musiało z tym żyć przez resztę życia. I niech żyją, przepraszam, ja nie żałuję i niech żyją. Mogli nie można było nie zamordować tego chłopaka i on mógł dalej żyć, po prostu. Ich problem, przepraszam, że mówię w ten sposób bardzo brutalnie, ale trzeba było się znaleźć w odpowiednim miejscu w życiu tych ludzi, żeby tego nie zrobili po prostu. Niewątpliwie zapewne, jeżeli to nie jest kwestia jakaś taka osobowościowa, jeżeli to nie jest kwestia związana z problemami z rozwojem, jeżeli po prostu to byli normalni nastolatkowie, którzy, zdrowi nastolatkowie, którzy podeszli i zabili, to w tym momencie to jest przed tym długa historia tak naprawdę agresji. Agresji, z którą nikt nic nie robił i to, powiedzmy sobie szczerze, jest codzienność w polskich szkołach. No. Mniej więcej 10% jest dręczone nastolatków cały czas. 10% nastolatków jest dręczonych? A 50% spotkało się z agresją w polskich szkołach. To są dane, które się powtarzają tak naprawdę z roku na rok i które sprawiają, że zarówno ofiary, jak i sprawcy są osobami, o które trzeba otoczyć specjalną troską, o które trzeba zadbać, dlatego że inaczej właśnie dochodzi do takich tragedii. Dlaczego sprawcę trzeba otoczyć specjalną troską? Bo mnie się wydaje, że sprawcę trzeba po prostu wyrzucić ze szkoły. Ale jak nie gnębi, no po prostu. Dlaczego ma gnębić? To dlaczego moim problemem ma być czyjś problem sprawcy? Kogoś, kto mnie dręczy, ma być moim problemem dalej. Dlaczego? Przepraszam. Mogłabym przyjąć taką perspektywę, ale z drugiej strony proszę sobie wyobrazić, że ten sprawca nie zostanie wyrzucony ze szkoły w kosmos. On trafi na ulicę i spotka pana na ulicy. Musimy go otoczyć w jakąś opieką, musimy go otoczyć opieką terapeutyczną, musimy sprawić... Nie, sprawca, pani doktor, jeżeli sprawca zrozumie, że mu się zamyka świat, że on trafi na ulicę, to on ze sprawcy zamieni się w normalnego człowieka. Po prostu w polskich szkołach, w polskich rodzinach nie ma żadnego systemu odpowiedzialności, narzucanych reguł, egzekwowania reguł i na koniec nie ma żadnych kar. Po prostu jest bezchołowie. No, to jest tak, że tak naprawdę te kary są i jeżeli sprawca bije, to znaczy, że jego też bili. W związku z tym te kary są, tylko że to są kary, które nauczyły go, żeby przez agresję radzić sobie z jakimś stresem. Tak naprawdę zarówno sprawcy, jak i często ofiary nie mają takich podstawowych kompetencji społecznych. W przypadku sprawcy są to kompetencje choćby radzenia sobie z emocjami. I teraz my jesteśmy w stanie nauczyć tego sprawcę radzić sobie, zanim dojdzie do tragedii. Czyli w momencie, kiedy on na przykład zaczyna wyśmiewać kolegę
w sieci. Albo kiedy robi mu zdjęcia, na które na przykład są ośmieszające. W związku z tym tak naprawdę jesteśmy w stanie przeciwdziałać i w znacznej części przypadków to się udaje. Gdybyśmy byli w stanie... Nie, pani doktor, się nie zgadzam z panią. Gdybyśmy byli w stanie przeciwdziałać, to by nie było sytuacji takiej, w której 10% polskich nastolatków jest dręczonych, a 50% doznało agresji. Bo to oznacza, że nie umiemy działać, to oznacza, że rodzice na to nie reagują zupełnie. Rodzice często w domach się tłuką, biją, wyzywają, przeklinają, rozwodzą się. Dzieci to wynoszą z domu, dręczą inne dzieci. Często tak to jest. Albo same są ofiarami, bo z takich domów pochodzą. Mówimy otwarcie, drodzy widzowie. Tu nie ma co ukrywać i chować głowy w piasek, jak to wygląda. Szkoły się boją reagować. Dobrze pani o tym wie, że szkoły się boją reagować. Dyrektorzy boją się reagować. Nauczyciele boją się reagować, bo przyleci oszalała matka z ojcem jeszcze i będą robili awanturę jedną, drugą, trzecią i pociągną do kuratorium, pójdą do ministerstwa, gdziekolwiek, do samorządu. I tak to wygląda. To jest codzienność polskiej szkoły, pani doktor. Myśmy sobie z tym problemem absolutnie nie nauczyli radzić. Więcej, my bierzemy sprawcę na rozmowę, robimy z nim rozmowę, jedną, drugą, trzecią. Wiem to, bo słyszałem wielokrotnie. I to absolutnie nic nie daje. Sprawca po takiej rozmowie co? Czuje się jeszcze bardziej bezkarny. Bo co mi zrobią? Na rozmowę mnie wezwą. Wszystko. Pani doktor. No właśnie, pytanie, dlaczego my nie umiemy sobie z tym radzić? Mamy narzędzia. Tak naprawdę to jest kwestia systemowa, to jest kwestia bardzo zdecydowanych działań wobec rodziców, którzy stosują przemoc. My odwracamy oczy. W momencie, kiedy zgłaszałam kiedyś, że sąsiad bije własne dziecko, byłam tak naprawdę jedną od bardzo dawna osobą i policjant to mówił. W związku z tym, dlaczego nie zgłaszamy? Dlaczego nie reagujemy, kiedy biją przedszkolaka? Ten przedszkolak wyrośnie później na kogoś, kto będzie stosował agresję, bo będzie pełny złości, bo będzie umiał radzić sobie tylko w ten sposób. Więc reagujmy. Pan może zareagować, ja mogę zareagować, telewidzowie mogą zareagować. Panie doktor, to może wracamy do sytuacji takiej, wróćmy do sytuacji zdrowej. Sytuacji, w której naszym dzieciom narzucamy reguły i je egzekwujemy. Narzucamy takie reguły, na przykład do godziny 21 musisz umyć zęby, do 21.30 jesteś w łóżku i już starasz się wtedy zasnąć. Do godziny 19 masz telefon, dalej tego telefonu nie masz. Na jutro, ponieważ pani kazała się nauczyć, masz sprawdzian, masz być nauczony na ten sprawdzian i masz go po prostu zdać. I dlaczego my takich reguł swoim dzieciom nie narzucamy? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dlaczego mamy realia w szkole takie, że dyrektor ani nauczyciel nie może podjąć żadnej skutecznej kary wobec sprawcy? Więcej, często jest tak, że to ofiara staje się tym winnym całego zamieszania. To są dwa pytania. Jedno, dlaczego my nie jesteśmy w stanie zaradzić? Dlaczego nie jesteśmy w stanie wprowadzić pozytywnej dyscypliny? Jesteśmy w stanie ją prowadzić. Moja córka zasypia o 21, ma 15 lat. Natomiast problem polega na tym, że nas przy tych dzieciach nie ma. Że my sami jesteśmy bardzo często w złym stanie psychicznym, przepracowani, że mamy dużo problemów. W samej pandemii ilość awantur wzrosła o 75%. Efekt jest taki, że nie jesteśmy w stanie unieść problemów dzieci i staramy się je po prostu się rzucić, często za pomocą agresji. A dzieci są jak lustra, odbijają i też zaczynają być agresywne. To chce pani powiedzieć, że dzieci mają dzieci w Polsce? To tak wygląda? Że czasami rodzice są niedojrzali i dlatego mają dzieci. Znaczy, może nie dlatego mają dzieci, ale po prostu wychowują je w sposób, który jest źródłem problemów. A niech pani napowie w takim razie, jak to jest z tymi, z tym wszystkim, co ja nazwałem w pierwszej części programu bzdurą. Nie ma czegoś takiego jak wychowanie bezstresowe i nie ma czegoś takiego jak nauka przez zabawę. I nie ma czegoś takiego, że szkoła nigdy nie powinna uczyć wkuwania, zakuwania, po co dzieciom daty i tak dalej. Jak pani się do tego odniesie? No, muszę przyznać, że nasza szkoła przekazuje bardzo dużo tak zwanej wiedzy niepotrzebnej, czyli faktycznie nasze dzieci uczą się na przykład powieści jezior. Po co? Natomiast w tym wszystkim nie uczą się umiejętności społecznych. Nie ma warsztatów prowadzonych, nie ma psychoedukacji, nie ma psychologa, czy też jest psycholog tylko w podstawówce, który prowadziłby rzetelne warsztaty i uczyłby te dzieci, jak sobie radzić z agresją, ze złością, inaczej niż na przykład wyżywając się na słabszym. Dlatego, że to jest bardzo często łańcuszek. To jest łańcuszek, w którym wściekłe dziecko, które wynosi z domu tę wściekłość, dlatego że tam panują złe warunki, idzie do szkoły i wyżywa się na słabszym, często na osobie wrażliwej emocjonalnie, po to, żeby poczuć na chwilę siłę. To jest tak naprawdę tragedia wszystkich. Oczywiście ofiary najbardziej.
A ja powiem w ten sposób, że akurat powierzchnia jezior nie wiem, że akurat jest najsensowniejsza, ale wykształcenie ogólnokształcące masło maślane jest akurat potrzebne. Powinniśmy mieć podstawową wiedzę o życiu, jak się na przykład ten słynny pantofelek, jak się rozmnażają organizmy biologiczne i tak dalej. Właśnie jakoś tam do głowy przyszło, że my nie powinniśmy mieć wykształcenia ogólnokształcącego, na przykład gdzie jest jakie jezioro, gdzie jest Bałtyk. I tak większość, duża część ludzi z nas nie ma zielonego pojęcia, gdzie jest północ, południe, zachód, wschód. Nie ma zielonego pojęcia, co jest, jaka jest stolica Niemiec na przykład. Nie ma zielonego pojęcia. To po co nam te szkolenia psychologiczne? Może przywróćmy, pani doktor, prawdziwą rolę szkoły. Szkoły, do której idą dzieci, mają obowiązek się uczyć od godziny 8, nie wiem, do godziny 14. Przywróćmy rolę szkoły taką, że mamy potem przyjść sprawdzian, sprawdzamy ich wiedzę. Nie nauczyłeś się, otrzymujesz karę jakąś tam, na przykład pałę i nie zdajesz do następnej klasy. Przywróćmy elementarny porządek do szkół. I jeszcze raz wrócę do czegoś takiego, że wielu ekspertów kiedyś opowiadało różnego rodzaju bajki. Bezstresowe wychowanie, opowiadało, że nauka przez zabawę i tak dalej, i tak dalej. To wszystko absolutnie nie działa. To ja bym powiedziała, że nauka przez zabawę działa, bo z pierwszego wykształcenia jestem nauczycielką francuskiego i tutaj nauka przez zabawę jest tym, co działa. Natomiast pytanie, czego my uczymy dzieci? To pierwsze pytanie. Czy na pewno to rozmnażanie pantofelka jest lepsze niż rozmnażanie człowieka? A drugi problem jest taki, że oczywiście to jest piękna, utopijna wizja, w której szkoła ma tylko uczyć. Tyle tylko, że do nas trafiają w tym momencie dzieciaki, które mają deficyty z rodziny. I to nie jest tak, że te deficyty cudownie wyparują, jeżeli my im powiemy, że one w szkole mają się tylko uczyć. One będą wściekłe, one będą agresywne, one będą się bać, będą mieć różne zaburzenia zachowania, zaburzenia emocji, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe. I my musimy żyć z tymi dziećmi. Musimy im pomóc na tyle, na ile możemy. A niech pani nam powie, deficyty, co to oznacza deficyty? Jakie deficyty, jakie braki mają w tej chwili dzieci? Bardzo dużo. My to widzimy na przykład po studentach, bo ja pracuję na wyższej uczelni, że z roku na rok nasi studenci gorzej sobie radzą ze stresem. To jest tak, że przychodzą z zaburzeniami, oczywiście tutaj pandemia dużo zrobiła złego, przychodzą z zaburzeniami nastroju, przychodzą z zaburzeniami lękowymi, z ogromnym perfekcjonizmem, a jednocześnie nieumiejętnością na przykład uczenia się. Prostego uczenia się w taki sposób, nie typu zakuwać powierzchnię jezior, tylko typu przemyśleć coś, zrozumieć, mieć własne refleksje, napisać coś samemu. To jest coś, czego się nie uczą, dlatego że po prostu są przeładowani wiedzą pamięciową. Poza tym nie umieją współpracować w grupie i to jest ogromna bolączka. W tej chwili wprowadzamy na przykład programy takie integracji po to, żeby ci uczniowie dobrze się czuli w grupie, bo inaczej wpadają w kryzys. Oczywiście nie wszyscy, ale niektórzy. Pani doktor, ale w latach 80., 89., 90. roku na pokolenie była totalna zmiana, jak pani dobrze wie i pamięta pewnie. Wchodziło pokolenie, które miało ogromne przeładowanie pojęciowe, pamięciowe ze szkół komunistycznych, państwowych. Tak to wyglądało. I większość sobie poradziła jakoś, dała sobie radę. A może jest tak po prostu, może powiedzmy sobie szczerze w ten sposób, że młodzi ludzie, bo dzisiaj to pokolenie jest, dzisiaj jesteśmy bogatsi o wiele od tego, od 89. roku. Samochody, fajne telefony, komóry, wakacje, wyjazdy, knajpy, tego rodzaju rzeczy. A może myśmy, ja rozumiem, że pandemia swoje dołożyła, ale może myśmy wychowali pokolenie słabe uszy. Może my wychowaliśmy pokolenie, którym wbiliśmy do głów, że są najlepsi, najfantastyczniejsi i tak dalej. Pokolenie, które każdy musi mieć wyższe wykształcenie, a dzisiaj oni wchodzą w dorosłe życie i okazuje się, że wszystko to, co im rodzice naopowiadali, to są bzdury i bajki. Że nie ma sukcesu bez wysiłku, że nie ma, że musisz mieć jednak wiedzę, musisz się nauczyć, że jak ci opowiadali w domu, że nauczycielka jest głupia, że ci każe się uczyć, to on w to uwierzył. A dzisiaj przychodzi do szkoły wyższej i nagle mu się każą uczyć. Może z tego to wynika po prostu, pani doktor. Panie redaktorze, ja bym odwróciła tutaj całą sytuację. To znaczy to pokolenie, które sobie tak świetnie radziło w latach 80. czy 90., moje pokolenie, końcówka lat 70., to jest pokolenie, które nie umie wychować swoich dzieci. Więc czy my sobie na pewno tak dobrze... Aha, czyli po prostu dostaliśmy kasę, zarobiliśmy kasę. Jak to w pierwszym pokoleniu, które ma jakąś kasę, nie ma zielonego pojęcia, co z tą kasą robić, to potrafi tylko drogie telefony kupować, drogie fury kupować i szpanować przed innymi. I to jest główny problem polskiego społeczeństwa, po prostu. Kasa.
Powiedziałabym, że raczej nieumiejętność radzenia sobie ze swoimi emocjami. Kasa niekoniecznie, kasa może być... Ale my te emocje kanalizujemy przez kasę, bo kupimy dziecko najdroższy telefon, bo wyjdziemy na ulicę rozmawiając z tym najdroższym telefonem, bo samochód to musi być nie wiadomo jaki, za nie wiadomo jakie setki tysięcy złotych, chociaż na przykład nie jest do tego zupełnie potrzebny. To jest prawda, tak? A jednocześnie nie ma nas w domu, nie ma nas przy tym dziecku, kiedy ono się wścieka. Kiedy się wścieka, dostaje klapsa zamiast po prostu powiedzenia jesteś zły, zamiast nazwania emocji. Mamy do czynienia ze straszną sytuacją, w której nawet 29% nastolatków jest aleksytymikami, czyli nie potrafi odczytywać swoich emocji, bo nikt ich im nie nazwał. I później dziwimy się, że są agresywne, one sobie po prostu nie radzą. Widzicie, drodzy widzowie, drodzy rodzice, sami marnujemy własne dzieci. Wy mówicie nauczyciele, wy mówicie to, siam, to, wam, to. Rodzice, sami marnujemy własne dzieci. Doszliśmy do jakiejś kasy, doszliśmy do jakiejś pozycji i co? Ale dzieci nas nie interesowały, dzieci nas nie obchodziły. A dzisiaj mówicie, że to szkoła nie wychowała, że problemy psychiczne, że pandemia. Jaka tam pandemia? To my. Jeszcze jedno pytanie, pani doktor. Te oszalałe komitety rodziców, jak mówi profesor Chwedoruk, które terroryzują szkoły, to prawda faktycznie? Tak, to prawda. To jest ten problem, że tak naprawdę niektórym się zacierają granice między nimi a dzieckiem. I ponieważ oni doznawali krzywdy w tej starej komunistycznej szkole, którą ja też pamiętam i też dostawałam po łapach wówczas, to uważają, że dziecku dzieje się krzywda. Czasami też są roszczeniowi, czasami chcą coś wymusić, czasami czują się nadmiernie odpowiedzialni za przyszłość dziecka i nie dają mu wziąć we własne ręce swojej przyszłości. To wszystko sprawia, że faktycznie są to problemy. Należy a ograniczyłaby pani jakoś administracyjnie dostęp rodziców do szkół? Ja bym ich wysłała na obowiązkowe kursy rodzicielstwa, ale to również jest utopia, która się nigdzie nie sprawdza. Znaczy nie ma takich możliwości, bo po prostu nie ma pieniędzy w systemie. Oj, 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 oj. Dziękuję pani serdecznie. Dziękuję bardzo. Naszym ostatnim gościem była pani dr Beata Rajba, psycholog z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Świetne sformułowania. Kochani moi, dużo w tym jest prawdy. Tak, prawda pierwsza jest taka. Dorobiliśmy się po prostu w tym, wielu z nas się dorobiło w tych latach 30. Tylko nie potrafiliśmy własnych dzieci wychować, po prostu. Tak to wygląda w tej chwili. I teraz dzisiaj płacimy za to cenę. I nie zwalajcie tego na szkołę, nie zwalajcie tego na pandemię, nie zwalajcie tego na jakieś inne rzeczy i tak dalej. To wy żeście kupowali najdroższe telefony. To wy żeście, jak czytam w waszych listach, to wy żeście mówili im dzieciom, że musisz po prostu nauczyć się oszukiwać innych, żebyś przez życie przeszedł. Takie były nauki, tak mówiliście, mówiliście. Mówiliście im, że są najlepsi, że nie muszą się uczyć, że nauczyciel jest głupi. Mówiliście to wszystko swoim...